księżycu, biskupie nuncjuszu, braciach w biskupstwie i w Chrystusowym kapłaństwie, szanowni słuchacze, drodzy bracia i siostry. Kościół w Polsce i ojczyzna żegna dziś człowieka, który przez wiele lat był naszym przewodnikiem i nadzieją naszych oczekiwań. Jakże często czekaliśmy na jego słowa, zwłaszcza wtedy, gdy sami nie mieliśmy odwagi ich wypowiedzieć, a byliśmy z nich zadowoleni, ilekroć stawał po naszej, a nie po naszych przeciwników stronie. Jakże często stawialiśmy mu wymagania, zamiast postawić je sobie. Spróbujmy zatem dziś postawić sobie pytanie, o co tak naprawdę chodzi w posłudze Kościoła, kapłana, biskupa. O co chodziło w całej posłudze świętej pamięci księdza kardynała prymasa Józefa Glebka? Odpowiedź znajdujemy w przeczytanej przed chwilą Ewangelii według świętego Jana, która jest fragmentem modlitwy Jezusa z ostatniej wieczerzy. Niezwykłej, testamentalnej modlitwy, w której Jezus odkrywa przed uczniami głębię swego zatroskania i modli się za nich. Thank you.
chwałą urodziłem Cię obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie Matka. Wieczny odpoczynek nam masz udać, Panie, a światłość wieku i sam nie daj mu się leci. Chrysty, umyj mnie nad śnieg Thank you.